Cześć moi drodzy, na waszą prośbę dzisiaj zrobię odcinek o relacji Bożeny Dykiel i jej męża, z którym tworzy szczęśliwy związek od wielu lat. Będziecie się mogli więc dowiedzieć, jaki jest jej przepis na udane małżeństwo oraz czemu ta para zawdzięcza to, że zgodnie przeżyli ze sobą naprawdę dziesięciolecia, mimo że Bożena Dykiel wcześniej wcale nie była pewna, czy wyjdzie za mąż, a już zdecydowanie wiedziała, czego nie chce. Zapowiada się więc ciekawa historia, zrobiona na wasze specjalne zamówienie. W karcie znajdziecie odcinek o pani Bożenie Dykiel, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć o jej całym życiu, to serdecznie was zapraszam. A dziś już zapraszam na tradycyjny, ale dziś bardzo szczęśliwy odcinek z cyklu Konstelacje Gwiazd. Mężem pani Bożeny jest Ryszard Kirejczyk. A pani Bożena wcześniej rozkochiwała w sobie wielu kolegów na studiach aktorskich. Mimo wszystko ona nie była do końca zainteresowana. Po pierwsze, od zawsze mówiła, że zależy jej na tym, żeby znaleźć mężczyznę na całe życie. Dobrego męża, ale także ojca dzieci. Dlatego przelotne miłostki jej nie interesowały. Mimo wszystko była przez kilka lat na studiach związana z aktorem, choć uważała, że aktor to nie jest dobra partia na męża. Miała chyba nosa, bo nie wyszło. Rzuciła się więc wir pracy, pracowała na planach filmowych, w teatrze i nie przejmowała się presją, którą tworzył fakt, że większość jej koleżanek już założyła rodziny i miała dzieci. Ona nie. Być może czuła, że miłość na nią gdzieś czeka, a może wiedziała, że wcale nie jest tak, że lepszy byle jaki chłop, byleby był, żeby właśnie rodzina była zadowolona, na święta nie pytała, czy też żeby koleżanki nie mówiły: och, biedna ta Bożenka, ona to sobie nie może znaleźć, no nie ma szczęścia, no już kobieta bez chłopa, no to po prostu chodzące nieszczęście, prawda? Oczywiście dla wszystkich, którzy nie rozumieją trochę mojej ironii, ja oczywiście do tego tak nie podchodzę i po prostu sobie z tego żartuję. Pani Bożena natomiast od razu mówiła, że półśrodki tego typu jej nie interesowały. Pewne zasady wynosi się z domu. W mojej rodzinie nie było rozwodów i ja wiedziałam, że jak wybieram, to na całe życie. Na dobre i złe, mówiła w wywiadzie dla Kobiety i Życia. Męża nie bierze się pierwszego z brzegu, tylko trzeba znaleźć chłopaka, który będzie odpowiednim ojcem dla dzieci. A swojego przyszłego towarzysza życia poznała w Japonii. Oboje wyjechali tam zawodowo, a pan Ryszard pracował jako kierownik produkcji. W filmie, w którym pracowała, troskliwie opiekował się swoją dziewczyną. Szybko zrozumieli, że są dla siebie. Nie musieli długo się testować. Właściwie od razu coś między nimi kliknęło i było takie przekonanie, że jest to coś, co może przetrwać całe życie. Od razu jak go poznałam, to poczułam, że mogłabym mieć z nim dom. Był wykształcony, miał poczucie humoru i bardzo o mnie dbał. Nie chodzi o to, żeby podał płaszcz czy otworzył drzwi, tylko z wyprzedzeniem myślał, co mi sprawi przyjemność. Zakochaliśmy się w sobie. Od razu, gdy go poznałam, poczułam, że mogłabym mieć z nim dom i dzieci. Bogu dzięki, że go przywiozłam, mówiła w rozmowie z Super Expressem. Tak się też stało, do Polski wrócili już jako para i dość szybko, bo zaledwie po pół roku zostali małżeństwem. Początki nie były natomiast łatwe. Zamieszkali w małej, wynajętej kawalerce. I jak to w PRL, na wszystkim trzeba było oszczędzać. Trzeba było naprawdę dużo wysiłku, żeby się czegoś dorobić. Ale by kupić własne mieszkanie i przestać wynajmować kawalerkę, postanowili rzucić palenie. Pewnego dnia Ryszard zaproponował, żebyśmy wynajęli mieszkanie i zamieszkali razem. Rzucę palenie i będziemy mieli na czynsz, tak wymyślił. A w 4 lata uzbierałam na malucha i wkład na mieszkanie. Żyliśmy bardzo skromnie, nawet jak już przenieśliśmy się do M3, wspominała Bożena Dykiel. Wkrótce ich rodzina się powiększyła i doczekali się córek. W 1979 roku na świat przyszła Maria, a 2 lata później Zofia. I mimo wielu obowiązków i tego, że naprawdę była aktorką, która mogła liczyć na propozycje, pani Bożena nigdy nie ukrywała, że rodzina była na pierwszym miejscu. Dlatego też zawsze musiała przekalkulować swój czas i sprawdzić, czy starczy jej wystarczająco czasu dla córek. Dopiero wtedy mogła przyjąć propozycję zawodową. Dzieci nie mogły wyjść do szkoły bez przygotowanych kanapek. Musiały być zaopiekowane w domu, musiały być ugotowane, posprzątane. A pani Bożena mówiła, że to wszystko dzięki jej mamie. Pamiętam ją krzątającą się po kuchni. Pysznie gotowała. U mnie, podobnie jak w moim rodzinnym domu, musi od progu pachnieć świeżo upieczonym ciastem, konfiturami, wykrochmaloną pościelą i kwiatami. W naszej rodzinie zawsze był spokój i porządek, deklarowała. A wspólne lata z panem Ryszardem pokazały, że pani Bożenę intuicja nie zawiodła. Ukochany mąż nigdy jej nie rozczarował.
Jest konkretny, odpowiedzialny, zawsze miałam w nim oparcie. Dla niego najważniejszy jest, podobnie jak dla mnie, dom. Zawsze pamiętałam, że aktorstwo nie wypełni mi całego życia. Ja nie muszę grać, choć kocham ten zawód. Aktorka cieszy się, że mimo, że gra do dziś, ma to wielkie szczęście, to bardzo jest szczęśliwa, że kiedy przekroczy próg domu, czeka na nią tam pan Rysio, jak nazywa swojego męża. Czemu? Bo mężowi należy się szacunek. I chociaż ma bardzo tradycyjne podejście do różnego rodzaju kwestii, czasem dużo bardziej tradycyjne niż młode pokolenie, niż ja, to oczywiście myślę, że jest to nauka, która powinna nam dawać do myślenia, ponieważ pani Bożena mówi, że mimo 50 lat razem ciągle czuje satysfakcję z małżeństwa. Czuje się w mężu po prostu bardzo zakochana i kochana. I nie brakuje też w tej relacji pikanterii. Seks po 50 może być lepszy niż po 20, bo już nie ma się czego bać, wstydzić. Daje tylko radość. Nie należy opowiadać bzdur, że w pewnym wieku seks już nie ma znaczenia. I choć pani Bożena nie czaruje, że wszystko zawsze jest idealnie, to przyznaje, że po prostu ważne jest, żeby się akceptować. Nie ma takich związków, gdzie wszystko idzie jak po maśle. Zawsze są sprzeczki, nieporozumienia, ważne, żeby potem się pogodzić, a my lubimy się godzić. I mimo, że aktorka sama sprawia wrażenie takiej postaci naprawdę mocno stąpającej po ziemi, butnej powiedziałabym nawet, takiej, która nie pozwoli sobie po prostu w kaszę dmuchać, sama przyznaje, że w domu bardzo szanuje męża i czasami oddaje mu ster. Pilnuje, żeby nie powiedzieć za dużo. Mężczyźni nie lubią, gdy się ich krytykuje. Zwracasz mu uwagę od drobiazga, dla niego to uwaga jak cios prosto w serce. Ja nie jestem w domu gwiazdą. Najpierw jestem żoną, matką i babcią, gospodynią domową, a aktorką przy okazji. Ale, z czym się zgadzam, pani Bożena przyznała, że ważne jest, żeby obie strony o siebie dbały i chciały dla drugiej strony być atrakcyjne, podobać się sobie. Lubię wiedzieć, że mój mąż patrzy na mnie z przyjemnością. To wcale nie przychodzi samo. Codziennie ćwiczę i odpowiednio się odżywiam, ale najważniejszą receptą na młodość jest miłość. Gdy kobieta ma pracę, którą lubi i dom, do którego chce wracać, bo czeka na nią ukochany mężczyzna, wtedy jest zawsze piękna. Ale pani Bożena nie ukrywa, że dla leniuchów tutaj będzie trudno, bo jednak mimo wszystko, mimo szczęścia, bardzo ważne jest, żeby o siebie dbać również fizycznie. Trzeba dbać o swojego mężczyznę, bo zacznie szukać gdzie indziej tego, czego w małżeństwie mu brak, ale nie można się zapuścić. Jak chodzi po domu się w jakimś wyciągniętym dresie z brudnymi włosami, jest się grubym, albo się nie uprawia żadnej aktywności fizycznej, to trudno, żeby on patrzył pożądliwie. Zresztą to samo dotyczy i jego. Wystarczy popatrzeć na panów na plaży, te ogromne brzuszyska, które przed sobą dźwigają, a potem ludzie się dziwią, że się zdradzają. Mówiła 73-latka w Super Ekspresie. I podoba mi się to, że pani Bożena nie trzyma się do jakichś konwenansów, nie uważa, że coś nie przystoi, tylko otwarcie mówi, że wcale życie w pewnym momencie się nie kończy. Sami mówimy często, że życie jest krótkie, za krótkie. Po co sobie jeszcze je skracać, uważając, że coś nam nie przystoi. Pani Bożena nawet nie ukrywa, że mimo wszystko ona korzysta z życia pełnymi garściami i nawet potrafi się podzielić swoją receptą, chociażby na udane pożycie, jak już wspomniałam. Lubię ładną bieliznę, musi być jednak nie tylko ładna, ale i wygodna, funkcjonalna. Jak ktoś lubi taką bardziej frywolną, to czemu nie? Dodaję także, że w sypialni warto, nawet po wielu latach, próbować, eksperymentować i nie dopuścić do wtargnięcia nudy i rutyny. Dla podsycenia atmosfery w sypialni wszystko, co obojgu pasuje, jest dobre. Także rozmaite przebieranki, gadżety erotyczne, bo seks po 60 z tym samym partnerem, tak jak ja z moim panem Rysiem, to cudowna sprawa. A pani Bożena, mimo że nie ukrywa właśnie, że zdarzają się sprzeczki, że nie zawsze jest różowo, przyznaje, że najważniejsze to jest cenić swojego partnera, widzieć go w samych superlatywach i ona właśnie tak robi. O moim mężu mogę mówić wyłącznie dobrze. Jest ciężko zajęty i zapracowany, a przy tym konkretny i odpowiedzialny. Dla niego, tak jak dla mnie, najważniejszy jest dom. Mam w nim oparcie, zaznaczyła aktorka. Jak widzicie, przepis pani Bożeny na szczęście chyba opiera się na tym, żeby dużo akceptować, ale jednak w ramach tego, co nam pasuje. Czyli jednym słowem, chodzi chyba o szacunek. Niby takie proste, a takie ważne. Ja mam taką teorię, że utraconego szacunku nie da się odzyskać, dlatego trzeba zawsze w związku postępować tak, jakby się szło po takim nie najbardziej kruchym lodzie, ale jednak mieć w głowie to, że jeżeli
nie będziemy szanować swojego męża, będziemy go gdzieś tam obgadywać do koleżanek czy coś, mówić o nim, że jest taki czy owaki, to też inaczej zaczniemy w międzyczasie na niego patrzeć. A jeśli już ten szacunek utracimy, zaczniemy się kłócić tak naprawdę na poważnie, wyzywać, nie mieć do siebie tego zaufania na co dzień, no to później jest to równia pochyła. Chyba najgorszym nieszczęściem jest spędzenie życia z kimś, z kim się po prostu nie lubimy. Robimy to na siłę, dlatego że nas dzieci trzymają albo jakiś majątek, co gorsza. Myślę, że to nie jest dobra droga i myślę, że pani Bożena nam to pokazuje, że najważniejsze to jest starać się szanować i przede wszystkim akceptować swoją różnorodność i nie tracić zapału. Takie moje wnioski, a jakie wasze oczywiście? Liczę na komentarze. Bardzo wam dziękuję, że dotrwaliście do samego końca. Pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie, czy zgadzacie się z opiniami pani Bożeny, czy u was to się również sprawdza, a może właśnie się nie sprawdziło. Jak zawsze liczę na wasze zdanie i opinie w komentarzu. Pamiętajcie o moich social mediach, pamiętajcie o karcie społeczności, pamiętajcie, żeby spotkać się tu ze mną już za kilka dni. Do zobaczenia, kochani.